Witajcie z tej strony, ciemna strona. Zapewne nikt z Was nie zwracał uwagi na kolor kupowanego wiadra, lecz po tym filmie będziecie się godzinami zastanawiać, jakiego koloru wiadro wybrać. Omówię Wam, za co odpowiadają poszczególne kolory wiadra. Miłego oglądania. Kolory wiader, które widzicie na ekranie, to tak naprawdę urządzenia przemiany. Zapewne zastanawiacie się, jak takie urządzenia działają. Otóż to bardzo proste. Załóżmy, że jesteś zwykłym i przeciętnym, pozbawionym sensu życia ludzikiem. Wystarczy jeden krok, aby twoje życie nabrało kolorów. Wchodzisz do takiego wiadra, wymawiasz magiczne zdania i zmieniasz się w potężnego Power Rangersa, który jest gotowy ratować świat. No dobrze, ale pewnie zastanawiacie się, co z pozostałymi kolorami wiader. Już wam streszczam. Pomarańczowe wiadro. Jest po prostu chujowe i nie warto go kupować, ale idealnie nadaje się jako pojemnik na wymiociny po ostrym melanżu. Białe wiadro. Z nim możesz przetrzymywać prochy swojego zmarłego chomika. Przeźroczyste wiaderko, po surówkach, świetnie sprawdzi się jako słoik do kiszenia ogóreczków. Jej przeźroczyste ścianki pozwolą nam oglądać nasze ogórasy bez konieczności zdejmowania pokrywki. Różowe wiadro z nadrukiem Barbie. Naukowcy w Stanach potwierdzili, że gdy je namiętnie pocałujesz, to wyjdzie z niego księżniczka i będziecie żyć długo i szczęśliwie. I zostało nam ostatnie, najgorsze wiadro, które jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mowa tu o niebieskim wiadrze z nadrukiem Fortnite. Jeżeli posiadasz takowe wiadro, oznacza to, że masz autyzm, raka i Downa. Dlatego polecam jak najszybciej się go pozbyć. Dobrze, dobrnęliśmy do końca tego jakże ciekawego materiału. Pamiętajcie, by zawsze patrzeć na ciemną stronę życia i być pesymistami. Pozdrawiam.